Dzień dobry. Ten zimny, wtorkowy poranek. Ja już wróciłam ze szkoły, rozwiozłam Amelkę, Laurę. Robię sobie śniadanie, słuchajcie, i herbatkę dzisiaj taką rozgrzewającą. Rozgrzej się, ponieważ tak jest zimno. Tak mi stopy, nogi zmarzły, bo byłam w Adidasach, że po prostu jestem przerażona i załamana. I robimy sobie tą herbatkę. Siadanko się grzeje, też ciepłe, zaraz wam pokażę. I zaczynamy kolejny dzień. Jeszcze wam powiem, że herbatkę sobie posłodzę oczywiście miodem, bo cukier nam wyszedł i cukru nie ma, więc mamy miód. Słodzę miodem, na pewno zdrowiej niż cukrem. I idę jeść, słuchajcie, śniadanie i biorę się za życie. A na śniadanie to grzeję, słuchajcie, ten obiad wczorajszy, co robiłam. Groszek, kukurydza, pomidory takie w puszce, kiełbaska podsmażona, spaghetti ugotowane. Tylko wiecie, wczoraj to taki sos miałam polany, a dzisiaj to wszystko rzuciłam do jednego gara, odgrzewam, zjemy to na śniadanie i będzie, wiecie, wyczyszczone, jak to się mówi. Ale ciepłe śniadanko dzisiaj będzie dobre, bo jest strasznie zimno. Dzień dobry w kolejnym vlogu. Boże, przecież ja się witałam z wami już. Tak, dobra, coś tam się witam. Co ja chciałam powiedzieć? To, że już jest 14, wpół do 14 i muszę zaraz jechać. Znowu cały dzień mi zleciał, ale nawet nie sprzątałam, bo ja wczoraj miałam posprzątane. To tylko tak, wiecie, po łebkach sobie ogarnęłam tutaj stół, podłogę zmiotłam i tak dalej. Powiem wam, że nie mogę się w ogóle ogarnąć. Bo rano jak przyjechałam, bo tak, Laura pojechała dzisiaj na wycieczkę i musiałam w pół do ósmej wyjechać, szybko ją zawieźć i jeszcze na ósmą Amelkę do szkoły po drodze. Byliśmy styk ósma pod szkołą, to tam 2 minutki się spóźniła, bo się nie mogliśmy wybrać, a też tak nie chciałam, żeby Laura wcześniej do przedszkola jechała, ale musiała być przed ósmą, bo o ósmej było śniadanie. No to Laura była dziś tak za 15, ósma już w przedszkolu dzisiaj. I o 8 śniadanie, i tam po 8, chyba w pół do 9, czy za 15, 9 mieli wyjechać. Nie jechali daleko, tutaj niedaleko nas jest, no tutaj gdzieś tam w okolicy, jest taka jakaś wiejska wioska, i oni tam mieli jakieś przetwory robić. Tak jak wiewiórka, nie tylko wiewiórka robi przetwory. W każdym bądź razie mieli robić jakieś przetwory, drzemy, soki, coś i mieli to wszystko przywieźć do domu. Jakoś tak, tak jak pani opowiadała. Plecak pusty musiała mieć, wzięła swój plecak pusty i mam nadzieję, że wycieczka się udała. I słuchajcie, no mój Paweł tak napalił rano w piecu, że po prostu nie mam czym oddychać. Jest mi tak gorąco, a rano było mi zimno, bo założyłam sobie jesienną kurtkę, ale już taką pikowaną, cieplejszą, bo była taka zimnica, 4 stopnie. Laurze, na tą wycieczkę, bo to wszystko na dworzu, podobno to jest wszystko było na dworzu, ale jak chodziły tam dzieci, no to tam takie jakieś zadaszenia podobno były. No ale co by nie było, to wszystko na dworzu. W razie deszczu to im na głowy by tam miało nie padać podobno. Bo to jakaś taka wiejska zagroda, czy sady, takie coś takiego tam, miszmasz taki. I co ja mówiłam? O Jezu Boże. Widzicie? Za szybko chcę wszystko powiedzieć. Aha, no i jak założyłam, i Laurze założyłam kurtkę, taką nie zimową, ale taką ciepłą, jesienną, ale już taką cieplejszą, nie taką jak miała jesienną teraz na sobie wcześniej, tylko taką już troszeczkę cieplejszą, bo stwierdziłam, że jest tak zimno, że ją muszę ubrać. I sama założyłam też taką kurtkę dzisiaj, już typowo jesienną, taką ciepłą, pikowaną, ale adidaski założyłam. Mam dżinsy takie do kostki. Kostka odkryta, wiecie. Adidasek, kostka odkryta. Tutaj kurtka ciepła i mnie w nogi tak mnie wywiało, że nie pogardziłabym cieplejszymi butami, słuchajcie, po prostu mi stopy zmarzły. I jak wróciłam do domu, to byłam tak przemarznięta, ja byłam tak zmarznięta, że zrobiłam sobie to śniadanie, zrobiłam, ciepłe przecież zjadłam, bo to obiad zjadłam, to już jestem też taka najedzona do tej pory. Zrobiłam sobie tą ciepłą herbatę i tak usiadłam, założyłam jeszcze szlafrok, taki mam gruby na siebie,
I po prostu mi było tak zimno, że nie mogłam dojść do siebie, się ogarnąć. No i tam Paweł w piecu napalił i jak napalił, teraz to się jest tak gorąco, że aż się musiałam, słuchajcie, rozebrać. Ja już czuję, że mnie rumieńce pieką. Boję się, że będę chora. Więc dzisiaj jak wrócę, to witaminka C razy tam 3. Ciepła herbatka i wiecie, żeby się nie rozchorować, bo na to wesele. Co idę? Co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, no i jeszcze mam zebranie w szkole dzisiaj i na 16. I w ogóle Amelka miała mieć lekcję do 16 i miałam ją odebrać, znaczy miałam jechać po laurę, po 15 odebrać laurę, jechać do szkoły i iść na zebranie. Amelka miała na mnie czekać, no bo o 16 Amelka kończy i o 16 zebranie, no to nie będę już jej do domu przywoziła. Ale oczywiście na Librusie się rano dowiaduję, bo rano, jak jest jakaś zmiana planu, to zawsze mamy rano tą zmianę planu. Się dowiaduję, że kończą 2 godziny wcześniej, o 14:15 i muszę jechać najpierw po Amelkę, potem po Laurę. Mam nadzieję, że ona już z wycieczki wróci, bo mieli o 14 wrócić, a ja będę tak 20, no będę tak gdzieś pół do 15. Jeszcze obiad tam mają zjeść zaraz po wycieczce i pod wieczorek, to mam nadzieję, że nie będę długo tam też na nią czekać. Przyjadę, wiecie, przebiorę się, jakoś się ogarnę i jadę na zebranie na 16. A Barot znowu to samo. No i Laura powiedziała, że ona na to zebranie idzie ze mną, bo tak, już byłam skłonna ją zostawić w domu, ale musiałaby zostać z Laurą, z Amelką, bo no, Paweł ma na 12 do pracy, do 20. Druga zmiana w tym tygodniu. Więc mówię, zostaniesz może za Melką, wiecie, bo żeby tam nie ciągać jej do tych ludzi, to też się pewnie tam zejdzie. Mam nadzieję, że tak długo się nie zejdzie. Nie, ona jedzie ze mną. No i muszę ją zabrać, weźmie jakiś długopis, jakąś kredkę czy kartkę czy coś i pojedzie. No i najpierw jest zebranie z panią dyrektor, obowiązkowe, a potem z wychowawcami w klasie. To jesteśmy trzeci rok w tej szkole, znaczy trzeci rok w tej szkole teraz, w tym roku mamy inną szkołę, bo wiecie, tu przebudowa, ale ogólnie w tej szkole z tą dyrektorką jesteśmy trzeci rok i nie było jeszcze na początku roku takiego zebrania, ani w ciągu roku obowiązkowego dla rodziców. No jak było zebranie, to tylko wiecie, z nauczycielami, z dyrekcją nie było. A nie wiem, o co chodzi. Może o ten egzamin ósmoklasisty, może tutaj coś będą mówić. Nie wiem, o co chodzi. Dowiem się, jak pojadę. I miałam dzisiaj naprawdę już nic nie nagrywać. Mówię, nie, ja dzisiaj już chyba nic nie nagram, bo znowu stanę, znowu będę gadać i gadać i będzie vlog półgodzinny przegadany. Bo tak naprawdę nie mam dzisiaj nic do pokazania, nie gotuję. W sumie to miałam robić, bo mam wszystko i miałam zupę gotować. Ale nie mogłam się ogarnąć. Jest jeszcze tego makaronu, to Amelka zje tego makaronu, co wczoraj robiłam, co widzieliście na śniadanie. Ona to zje. Laura będzie po obiedzie ze szkoły, to Laura i tak już nic nie zje. No a na kolację sobie zrobimy jakieś może ciepłe tosty albo coś tam i się zje i tyle. A jutro jadę rano jeszcze na targ i jeszcze muszę jechać do Pepco, bo muszę sobie kupić biustonosz, taki, żeby był w miarę płytki. I Amelce, taki też biustonosz, nie taki sportowy, tylko biustonosz. I mam nadzieję, że w Pepco muszę jej wymiar wziąć, bo Amelka ma znowu jutro wycieczkę, jedzie na Świata Trampolin do Warszawy, na trampoliny, z panem od WF-u jadą, więc nie mogę jej zabrać z sobą, żeby przymierzyła, a już nie chcę, żeby w czwartek czy w piątek z nią ciągać, a nie, żeby nie szła do szkoły, a po południu to mi się nie chce, to wiecie, to wymierzę ją i kupię jej na oko najwyżej. Ale mam. Ja zobaczę, bo jakiś kupiłam sobie taki za mały i może on będzie na nią dobry. Wiecie, bo to tylko pod sukienkę, żeby tutaj wszystko ładnie było. To ona chodzi w takich sportowych, a stwierdziłam, że taki musi sobie kupić, będzie ładnie wyglądać. No i rajstopy muszę kupić, bo przecież ma być zimno. Patrzyłam, ma być 16 stopni i słońce za chmurami, tak jak pewnie dzisiaj. Dzisiaj wyszło słoneczko, rano było zimno, ale teraz wyszło słoneczko I co? No i tak ma być właśnie w sobotę. Lepiej resztopy mieć niż nie mieć. Ja chyba gdzieś tam mam, ale to jeszcze na poprawiny muszę kupić i w ogóle no. I tyle. Dobra, nie rozgaduję się i szykuję się i jadę teraz po dziewczyny. Siedzę w samochodzie, jest i Amelka. Czekamy na Laurę, bo jeszcze nie wrócili z wycieczki. A jest godzina. Która jest godzina? 14. 14:33.
I pytałam się, mieli być o 14 przecież i nim zjedzą, no to mówię, na styk przyjadę. Pytałam się, tu pani powiedziała, że jeszcze ich nie ma, dopiero wyjeżdżają stamtąd. No to jest niedaleko, ale wiecie, no tak liczę, że będą te pół godziny stamtąd jechać. Te autokary mi się zapakują i tak dalej, wiecie jak to jest z dziećmi. Nie wiem ile to jest kilometrów, to nie jest daleko, ale tak może 20 minut będą jechać, pół godziny. Przyjadą i jeszcze muszą zjeść obiad i podwieczorek. Melka, ja mam drzwi otwarte. Melka, ty masz jeszcze. Nie mam drzwi otwarte. A, za lekko zamykałam drzwi. I mi się świeciło, że mam otwarte. Może okno otworzę trochę. No i. Nie, nie chcę śliwki. No i słuchajcie, przyjadą. Myła się w domu? Nie, tata mył. A, no to dobra, ale my te. I przyjadą i muszą zjeść obiad i podwieczorek, no bo tak było zaplanowane, no to też się zejdzie. I nie wiem, czy zdążę pojechać do domu, zostawić Amelkę i jechać na to zebranie. Bo to nie wiem, ile się zejdzie. Jak nie, no to od razu pojadę do stąd z powrotem do szkoły na 16 na zebranie. Już wolę 15 minut poczekać pod szkołą, niż jechać do domu i z powrotem wracać, bo to mi się w ogóle nie opłaca. Takie jazdy. No jakbym wiedziała, no to wiecie, no to bym nie przyjeżdżała tutaj, tylko pojechała do domu za Melką, przyjechała potem po Laurę i pojechała od razu na to zebranie. I to taka robota jest, słuchajcie. I jestem jakaś taka rozpalona i gardło mi zaczyna gryźć. I muszę się nabrać proszków, żeby się nie rozchorować, słuchajcie, bo kiepsko coś to widzę. Kiepsko to widzę. Dobra, nie rozgadujemy się. Czekamy na naszą kierowniczkę. Przyjechali. Wycieczka przyjechała. Jeszcze wam pokażę, bo wychodzę właśnie, jest Laura. Przyjechaliśmy, zostawiliśmy Amelkę i jadę już z powrotem na zebranie. I chciałam wam pokazać dla tych, co no, są nowi, że wychodzę z bramy, słuchajcie, i przede mną jest na wprost rezerwat przyrody. Tu jest nasze pole, a tutaj jest taki prywatny zagajnik. I tutaj właśnie dostałam dzisiaj komentarz, że o wszystkim powiedziałam, ale nie o tym, że mieszkam w rezerwacie przyrody. Więc chciałam wam pokazać, taki mam widok lasu. Za bramą, za oknem. W takiej okolicy mieszkam. Dobra, Sonia zostaje, a my jedziemy. My już wróciliśmy. O, Laura, pokaż dżemik jeszcze. Tam jest na stole. My już wróciliśmy z zebrania. Byłam w szkole tu, na stole. I byłam w szkole na tym zebraniu. Od 16 jest 18:30, 2,5 godziny. I Laura była ze mną, po prostu masakra wam powiem. Laura z wycieczki przywiozła taki dżemik, to jest chyba jabłko. Ja robiłam sama. Sama robiła, to jest jabłko? Tak. Jabłko. I tutaj jest, o. Nazwa, możecie sobie sprawdzić na internecie. Naturawzywa.pl, wycieczki dla szkół i przedszkoli, imprezy urodzinowe, komunie, kolonie. Jest numer telefonu i dzieci robiły takie dżemy. Laura jest zachwycona. Powiedziała, że było na wycieczce super, że były zwierzątka i najlepsza na świecie wycieczka. Jest bardzo, była zadowolona. I na zebraniu byłam w tej szkole. Laura oczywiście pojechała ze mną, tak się długo zeszło. I idę, już jej kolację zrobiłam, kanapeczki już jej zrobiłam, ona już je. Zaraz włączysz bajki. Wykąpię ją i spać, bo rano trzeba wstać. Jutro znowu Amelka jedzie na wycieczkę i to tak dzień minął. Vlog dzisiaj wiem, wyszedł taki nie bardzo. Znowu gadam tylko i gadam. A jeszcze wam chciałam powiedzieć tylko... chciałam wam tylko jeszcze powiedzieć, że było zebranie takie ogólne z panią dyrektor, potem z wychowawcą. No i pani dyrektor powiedziała, że to od niej zależy, czy szkoły będą zamknięte, jak nie będzie ogrzewania. To nie jest takie odgórne. To jest decyzja dyrektora. I oni coś tam mają, opał jakiś mają, będą coś grzać, powiedziała. Nie widzi potrzeby i nie będzie widziała potrzeby zamykania szkół na zimę. Bo na pewno na jakieś ogrzewanie pieniądze mają i coś tam mają, tak powiedziała, ale i powiedziała, że to jest tylko, to jest jej decyzja, że ona nie zamierza z powodu braku ogrzewania zamknąć szkoły. Wiecie, może coś tam będzie odkręcony kureczek, ale to nie będzie chyba tak, jak powinno być.
W każdym bądź razie. A, i powiedziała jeszcze, że nie będzie latała z termometrem i sprawdzała, jaka jest temperatura wszędzie. Włącz sobie już. Jaka jest wszędzie temperatura, nie będzie latać, sprawdzać z termometrem. Powiedziała tak, mało mamy szkołę, będziemy chuchać, dmuchać i się sami sobą będziemy grzać. Nie wiem, czy ona żartowała, czy nie, ale w sumie Amelka mi dzisiaj powiedziała, że dzisiaj w szkole było tak zimno, że siedziała w kurtce. No, tak. Połowa klasy już jest i tak chora, i tak jest chora. Więc to takie nowości. Będziemy mieli lekcje przygotowawcze na Teamsie do lekcji online, ale to w razie W. Nic na razie nie zapowiada, żeby były lekcje online z powodu tej choroby koronowej, którą wszyscy znamy, ale nauczyciele będą przypominać o zasadach i będą się próbować z dziećmi łączyć na łączach w razie W. O, i no i powiedziała że pani że dyrektor, żebyśmy nie panikowali, jak będą takie próbne łączenia z dziećmi, żebyśmy nie panikowali, bo to nie będzie oznaczało tego, że będą takie zajęcia, Laura przecież trochę, że będą takie zajęcia od razu online, że coś się dzieje, że będą wprowadzać, to tylko będą lekcje takie próbne. I to tak, dobra, słuchajcie, a Laura zje kolację, idę ją kąpać i ja muszę coś zjeść, bo ja jak rano zjadłam to śniadanie, co wam pokazałam, to ja już nic nie zjadłam. Zrobię sobie herbatkę i powiem wam, że na początku siedziałam w kurtce, tam też w tej szkole, na tym ogólnym zebraniu. W klasie potem się trochę rozebrałam. Jak wyszłam potem na dwór, to normalnie takiego ataku dostałam zimna. Laura, tam jest taki mały plac zabaw. Laura się na tym placu zabaw 10 minut tylko się bawiła. Ale dostałam takiego ataku zimna, że po prostu jestem przemarznięta. Zaraz idę się w gorącej wodzie wykąpać. Gorąca herbata i ja idę do łóżka, nic dzisiaj już nie robię. Jutro rano wstajemy, o 6 pobudka, Amelkę na 8 do szkoły, Laurę ten i jadę na targ i znowu cały dzień w wiecie, w biegu. Się nagadałam, to się nagadałam. Dobra, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, do następnego vloga. Idzie moja kierowniczka, która się też musi pożegnać. O Jezus, powiedz, jak było na wycieczce? Fajnie. Fajnie? Co było? Króliki takie grube. Króliki grube były, a twoje króliki to jakie są? Chudziutkie. No chudziutkie, A tamte były jeszcze słodsze. No to pasztetowe były. Może na pasztet? Nie? Tak. To żegna się z widzami, bo ty jesteś ciężka. No to żegnać. No to ty się miałeś żegnać. Ty mówisz. Do widzenia. Do zobaczenia. Oj. Do następnego vloga. Trzymajcie się. Pa! A gdzie ty, przepraszam, siedzisz? Jaki słodki kotek, zobaczcie, w koszyku siedzi. Tu będziesz spał, rozumiem, tak? Tu będziesz spał, no to dobranoc. No dobranoc, no reszta kotów poszła na dwór. Najadły się, najadły i poszły wszystkie na noc na dwór. Ich całymi nocami nie ma. Nad ranem przychodzą, jak ja wstaję, to przychodzą. A ty tutaj będziesz spał dzisiaj z nami w łóżku? Przyjdziesz do łóżeczka? Przyjdziesz? No dobrze. Muszę zabrać go na Nie. Nie noś go, połóż, żeby ci nie wyleciał. No to dobranoc, no. Dobranoc.